Po filmie, w którym porównywałem zasięg CB radia ręcznego z PMR-ką, jeśli nie oglądaliście, to link będzie u góry. W tym filmie niespodziewanie słabo wyszło to CB radio, które mam ręczne. W związku z tym postanowiłem sprawdzić, z jaką mocą ono pracuje. To jest radio, które ma chyba ze 30 lat albo więcej. I myślę, że już elementy, które wchodzą w jego skład, mogły się zestarzeć. W związku z tym mam podejrzenie, że po prostu nie pracuje ono z taką mocą, jaką powinno. To jest instrukcja obsługi do tego CB radia. Co prawda po hiszpańsku, ale to, co mnie interesuje, będzie czytelne, a interesuje mnie to, jaką to radio powinno mieć moc. Na końcu instrukcji mamy specyfikację techniczną. I tutaj mamy dane nadajnika 4 W w AM-ie. Taką moc powinno oddawać to radio. I tutaj jeszcze mamy napisane, że powinno pobierać od 500 do 1200 mA w zależności od modulacji do 80%. Jeśli dobrze to przetłumaczyłem, to największy pobór prądu powinien być przy modulacji 80%. Radio ma jeszcze przełącznik mocy na górnej ściance. Przełącznik ma dwa położenia, high i low. Według opisu w położeniu high powinno być 4 W, w położeniu low 1 W. I jeszcze jedno, to CB radio może być zasilane dwoma źródłami. Jedno to jest 10 paluszków baterii 1,5 V, 8 baterii 1,5 V lub 10 akumulatorków o napięciu 1,2 V, co daje nam 12 V. To radio przystosowane jest też do zasilania z samochodowej instalacji poprzez zasilacz w zapalniczce. Tutaj jest napisane, że ten zasilacz daje 12 V, ale nie znam na tyle hiszpańskiego, żeby z tego zrozumieć, czy w tej obudowie jest układ obniżający napięcie z 13,8 do 14,4, które występuje w instalacji samochodowej, do 12 V. Ja spróbuję podłączyć bezpośrednio to CB radio do zasilacza i zasilę je napięciem 13,8, 14,4 V i zobaczymy, czy po pierwsze, czy się nie spali, a po drugie, czy będzie to miało wpływ na moc nadawania. To jest mój zestaw pomiarowy. Radio podłączyłem kablem przez przejściówkę BNC na UC1, niestety, która może wprowadzać niewielkie straty, ale myślę, że nie na tyle duże, żeby to miało jakiś wpływ na wynik tego doświadczenia, nazwałbym to. Tutaj jest wejście do miernika mocy i z miernika mocy jest wyjście na sztuczne obciążenie. Jak zrobić takie sztuczne obciążenie? Nagrałem o tym już film dość dawno i też macie link u góry do tego filmu. Teraz spróbuję zmierzyć moc nadawania. W tym celu zrobię zbliżenie na ten miernik, ponieważ żeby to było lepiej widać. Pierwszą część testu przeprowadzę na akumulatorkach. Mam tutaj radio załadowane naładowanymi świeżo akumulatorkami niklowo-wodorkowymi. Ja teraz włączę samą nośną w radiu. Zobaczymy, jaka będzie moc przy samej nośnej. 2,5 W. Teraz spróbuję zrobić jakąś modulację. Troszkę mnie zaskoczyło to, że moc spada podczas modulowania. Powinna rosnąć. Zaraz zrobimy test na zasilaczu. Jeszcze sprawdzę moc na drugiej pozycji przełącznika. Przełączam wtedy w tej chwili radio na moc obniżoną. I to samo włączam nośną. 1,4 W. Spróbuję zrobić jakąś modulację. No w tym przypadku lekko się wskazówka ruszyła, ale ciężko wyczuć, czy w górę, czy w dół. Teraz zasilę radio z zasilacza laboratoryjnego, który ma wydajność prądową 5 A. Podłączam tutaj wtyczkę do gniazdka dedykowanego. Jest kanał 20 i to samo. Najpierw sama nośna.
troszkę więcej niż 2,5 W i pobór 1 A. I teraz z modulacją. No to jest ciekawe. Pobór prądu rośnie do prawie 1,5 A, a moc wyjściowa nadawana spada. To jest zastanawiające troszkę. Teraz zwiększę napięcie do 13,8. Radio nadal działa. Nic się nie spaliło. I zobaczymy, jaki teraz będzie wynik. Sama nośna. O, już 3 W, pobór 1,2 z modulacją. 1,7. Spróbuję jeszcze zwiększyć do 14,4, bo to jest takie napięcie, które występuje w instalacji samochodowej podczas ładowania akumulatora. Radio nadal działa. I teraz sprawdzamy moc wyjściową. No, niewiele się zmieniła. Troszkę ponad 3 W. Pobór 1,25 zrobimy z modulacją. Pobór prądu zwiększył się do 1,8, ale moc się nie zwiększyła. No i teraz zagadka, dlaczego tak się dzieje. To jest radio z modulacją AM, czyli podczas modulacji moc wyjściowa powinna rosnąć. Piszcie, co o tym myślicie. Bardzo liczę na komentarz Arka, bo jego wiedza na temat radiotelefonów CB, szczególnie takich ręcznych, jest bardzo duża, więc Arku, dziękuję z góry, jeśli mi wyjaśnisz, dlaczego tak się dzieje, że moc nadawania spada podczas modulacji i co w tym radiu jest nie tak, jeśli jest nie tak. Dzięki za oglądanie, jeśli Wam się podobało, to wiecie, co robić. A jeśli nie oglądaliście filmu, w którym robiłem porównanie tego CB radia z PMR-ką, to link do niego macie na końcu filmu. Dzięki za oglądanie, cześć!